chwilą zakończyło się posiedzenie prezydium klubu Twojego Ruchu. Dzisiaj o godzinie 15 rozpocznie się także posiedzenie zarządu partii. Jako prezydium postanowiliśmy zwołać na jutro klub naszej partii, klub Twojego Ruchu w Sejmie i rekomendować klubowi decyzję o przygotowaniu uchwały o skróceniu kadencji parlamentu. Do takiej uchwały potrzeba 15 podpisów i potem odpowiedniej większości w trakcie posiedzenia Sejmu. Uważamy, że w sytuacji, w której znalazła się nasza ojczyzna, nasz kraj, w sytuacji kompletnej kompromitacji elit rządzących dzisiaj Polską, to wyborcy, a nie jakieś układanki w parlamencie czy w rządzie, muszą zdecydować o tym, jaka większość będzie dalej rządziła naszym krajem. Na pewno naszym zdaniem to nie może być ta ekipa, która dzisiaj Polską rządzi. Jej mandat się wyczerpał, ona skompromitowała nie siebie, ale całą klasę polityczną. I stąd też ten wniosek o skrócenie kadencji tego parlamentu, który jutro, sądzę, klub zatwierdzi, złożymy odpowiednie podpisy, razem z wnioskiem o nadzwyczajne posiedzenie parlamentu. To nadzwyczajne posiedzenie parlamentu powinno się odbyć w celu odbycia debaty na temat tego, co te taśmy ujawniły i rozstrzygnięcia kwestii skrócenia kadencji parlamentu. Tyle z mojej strony. Panie Przewodniczący, tego nadzwyczajnego, dodatkowego posiedzenia Sejmu nie będzie. Dzisiaj pytaliśmy o to, panie marszałek Kopacz powiedział, że Sejm nie będzie pracował pod dyktando zapotrzebowania polityków. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu. Co pan na to? To bardzo, bardzo nieprzyzwoite ze strony pani marszałkini Kopacz. Jeżeli to wszystko, co powiedzieli jej koledzy na tych taśmach, nie powoduje konsternacji, potrzeby działania pani marszałkini Kopacz, to być może właśnie wyborcy przy skróceniu kadencji parlamentu rozstrzygną, czy jej miejsce powinno być, czy nie w przyszłym parlamencie. W każdym razie, jeśli nie w tym tygodniu, to w przyszłym. Chciałbym, żeby doszło do debaty i głosowania w sprawie skrócenia kadencji tego parlamentu. Ten parlament wyczerpał swoją misję. Ta formuła wyczerpała swoją misję. Platforma rządzi 6-7 lat. Wszystko, co mogła zrobić, to już zrobiła albo nie zrobiła. Jaki jest stan, kondycja, a nawet słownictwo ludzi rządzących naszym krajem, wiemy. W związku z tym, co tu się oszukiwać? No nie ma się co oszukiwać. Trzeba rozwiązać ten parlament i po prostu i trzeba mieć odwagę w tej sprawie. Nie myśleć o tym teraz, kto kogo przechytrzy, kto kogo rozegra, jaki powstanie taki czy inny rząd. Nie, po prostu rozwiążmy ten parlament, skróćmy kadencję tego parlamentu, niech odbędą się wybory, niech ludzie w Polsce, obywatele od nowa ukształtują większość polityczną. Czego się pan po premierze dzisiaj? Po premierze się spodziewam tylko i wyłącznie dymisji. Mam nadzieję, że do takiej dymisji dojdzie. To by oczywiście bardzo ułatwiło sytuację. Wówczas projekt uchwały nie jest potrzebny, bo automatycznie dochodzi do, mam nadzieję, do samorozwiązania parlamentu, skrócenia kadencji. Ale nie sądzę, żeby Tusk to zrobił. No, jeśli w tym Donaldzie Tusku, którego teraz obserwujemy, jest jakiś cień człowieka, którego ja poznałem w 2005 roku. I ten cień się w nim odezwie wobec tego, tej degeneracji jego otoczenia, degeneracji środowiska, w którym funkcjonuje, to on tę dymisję złoży. A czy coś jeszcze w Tusku zostało z tego Tuska z 2005 roku? Ja nie wiem, no to się okaże o 15, czy on się zachowa przyzwoicie. Bo nikt w tym kraju nie może sobie wyobrazić innej sytuacji w obliczu takiego skandalu, jakim są te niektóre taśmy, które tylko dwie, które się do tej pory ukazały, że premier się powinien podjąć do dymisji. No jak można firmować to wszystko? A jeśli... To pokazuje kilka rzeczy. Przerażający jest stosunek w ogóle do spraw gospodarczych. I w elitach władzy, i w nadzorze skarbowym, i w prokuraturze, jak widać. Znaczy, w Polsce można każdego przedsiębiorcę wykończyć, jak się chce, i każdemu urzędnikowi można ochronić tyłek, jak się chce. Taki jest wniosek z tych dokumentów. No chociażby to jest tak przerażające. Czy państwo sobie wyobrażacie, że co, Sienkiewicza zastąpi, nie wiem, Schetyna czy Gowin i będzie już okej? Okay? A kto zastąpi tych wszystkich mianowanych przez Parafianowicza urzędników? A kto wprowadzi nowe standardy? A komu mają uwierzyć, a ma uwierzyć administracja, że to będzie teraz normalnie, że prokuratura nie będzie skręcała sprawy, że urzędy nie będą skręcały postępowań? To kto ma w to wszystko uwierzyć? Bo dokonamy jakiejś roszady? Problem tkwi w całej tej formule, w całej tej klasie politycznej, która musi być po prostu zweryfikowana przez wybory. Albo ludzie w to uwierzą i ci ludzie pod wpływem tego kryzysu dostaną teraz w wyniku wyborów nowy mandat i będą mieli autorytet społeczny, żeby administracji skarbowej, w prokuraturze, w sądach narzucić nowe standardy, albo będziemy tkwili w takim państwie, jakie się wyłania z tych taśm. To nie ma innej możliwości. Ta władza nie ma już autorytetu, żeby rozpocząć proces naprawczy.
nie ma autorytetu, żeby wymusić nowe standardy, nową procedurę. Przecież to jest pod każdym względem przerażające. To, co mówi minister Sienkiewicz na temat administracji naszego państwa, na temat stosunek do gospodarki, no, do programu polskich inwestycji rozwojowych. No przecież to jest przerażające dla Platformy, dla bardzo wielu wyborców Platformy, dla mnie przez lata, Platforma była partią odpowiedzialną za sprawy gospodarcze. A okazuje się w świetle tych taśm, że dla nich ważne jest tylko jedno. Gospodarka to jest narzędzie gry politycznej, a nie żadna jakby wartość sama w sobie. Tu nie chodzi o tworzenie miejsc pracy, nie chodzi o wyższe zarobki Polaków, o rozwój. Nie, to jest gra, to jest wyłącznie gra partyjno-polityczna. A jeśli nie będzie dymisji rządu, czy podejmuje pan propozycję prezesa Kaczyńskiego, który niedawno, kilkanaście miesięcy temu zaproponował wszystkim partiom poszukiwanie nowego premiera? To nie jest tak, że PiS dyktuje swojego kandydata, ale otwiera panie się panie Kaczyński, niech pan nie kugluje. Ma pan odwagę skrócić kadencję tego parlamentu? Proszę poprzeć wniosek o rozwiązanie tego parlamentu. Co tutaj kombinować z jakimiś premierami innymi? No, kto ma wyłonić tego premiera? To dziadostwo, które w tej chwili jest w tym parlamencie, które się w tych taśmach objawiło? No to my mamy zdecydować z tym autorytetem, który ma Sejm, z tym autorytetem, który ma klasa polityczna, to Polacy mają to zdecydować. Mają się odbyć wybory w Polsce, mają być nowi ludzie wyłonieni do parlamentu, wszystko jedno w jakim składzie, niech ci ludzie zdecydują po prostu od nowa. My już nie mamy autorytetu. Ale ja chciałem o słowo Milan... Sławomir Nowak złożył rezygnację z członkostwa Platformy Obywatelskiej, jak mam to skomentować? Co tu komentować? No to jest jakaś oczywista rzecz, tak samo jak Tusk powinien złożyć dymisję, Nowak powinien złożyć rezygnację, Sienkiewicz, szefowie tych służb, oni się wszyscy powinni sami siebie podejść do dymisji. Ale mówi się o Nowaku, takie ukochane dziecko do nadal. Zrobił to sam, czy nie? Nic się nie dzieje w Platformie w imię jakichś wartości. Już w 2010 roku Platforma, jak odchodziłem z Platformy, była partią bezideową. Teraz się zdegenerowała, to jest degrengolada. Jeżeli Nowak odchodzi, to pewnie Tusk mu kazał, ale kogo to obchodzi? Ludzie, przecież to nikogo w Polsce nie obchodzi. Ludzie w Polsce myślą o tym, że zobaczyli po prostu szambo. Zobaczyli szambo w tych taśmach i zadają sobie pytanie, jak można w ogóle z tego szamba wyjść. I jedynym znanym dzisiaj instrumentem w obliczu tego kryzysu jest po prostu instrument wyborów w społeczeństwie demokratycznym. Mają się odbyć wybory, ma być nowa wyłoniona większość i ona ma wybrać premiera, a nie Kaczyński, nie Tusk, czy ktokolwiek z tej skompromitowanej elity, która dzisiaj jest w parlamencie. A Sienkiewicz szedł sam z własnej woli na to spotkanie, czy to był wysłannik premiera Tuska? Oczywiście, że musiał iść z rekomendacji Tuska. Nie wyobrażam sobie, żeby tego typu rozmowa się odbyła bez wiedzy premiera. Na pewno był raport. Ja jestem pewien, że Sienkiewicz napisał raport o służbach i go wysłał Tuskowi. I z całą pewnością jest jakaś odpowiedź Tuska na to. No tutaj wątków poszczególnych w tej sprawie dla komisji jakiejś śledczej, a to Amber Gold, premier wiedział wcześniej o Amber Gold. No, kilkanaście tysięcy ludzi straciło prawie miliard złotych na aferze Amber Gold. Premier wiedział, nie powiedział, bo Tusk pracował w jednej z spółek. Sienkiewicz, no co, poszedł do lokalu bez sprawdzenia czystości tego lokalu? Czy to raczej Sienkiewicz kazał nagrywać to wszystko i to wyciekło? Trzy, no to można, wie pan, 100 wątków postawić w każdej z tych spraw. Tam jest tyle po prostu dziadostwa. Tylko szkoda na to naszego czasu, bo co z tego, że będziemy wyjaśniali teraz przez ileś miesięcy i tkwili w tym bałaganie? Po prostu ten bałagan trzeba przestawić. No, trzeba wyłonić inną większość w Polsce. Polska jest jedynym krajem w Europie, jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie od 25 lat w pierwszych szeregach są ci sami ludzie. To jest Miller, Pawlak, Kaczyński, Tusk. I o dziwo po latach wrócił Korwin-Mikke, bo też w 91 roku siedział w tych ławach parlamentu. No w żadnym kraju, ani w Wielkiej Brytanii, ani we Francji, nie ma czegoś takiego, że 25 lat ci sami ludzie pełnią władzę. Oni wszyscy już rządzili lub współrządzili. Wszyscy. Każdy z nich był premierem, wicepremierem, marszałkiem Sejmu czy Senatu. Na litość boską, zmieńmy to wreszcie. Panie Przewodniczący, czy Pan będzie rozmawiał z prezesem Kaczyńskim o propozycji konstruktywnego wotum? Będzie Pan może przekonywał... Powtarzam raz jeszcze, jesteśmy za skróceniem kadencji parlamentu. Nie ma sensu kuglować, panie Kaczyński, niech Pan nie kombinuje. Niech Pan nie kombinuje, rozwiążmy ten parlament. Niech ludzie, niech obywatele wybiorą sobie innych polityków. Nie tą skompromitowaną ekipę, która dzisiaj jest w parlamencie. Kiedy składacie ten wniosek? Jutro. A czy zakłada scenariusz, że to nie polskie służby są sprawcą tych podsłuchów, tylko obce służby? I że ten scenariusz, który pan rysuje, to jest scenariusz na rynku. To byłoby jeszcze bardziej kompromitujące. Znaczy, jeżeli te obecne ekipy nie są w stanie zabezpieczyć spotkań najważniejszych polityków przed nagraniami zewnętrznego wywiadu, to im szybciej oni odejdą, tym lepiej. Im szybciej odejdą, tym lepiej. Znaczy, oni są naprawdę niebezpieczni. Jeżeli by to jacyś Rosjanie nagrali i Sienkiewicz nie potrafił tego przed tym uchronić Polski, to jest naprawdę niebezpieczne, że go natychmiast usunąć. I ekipę Tuska trzeba natychmiast usunąć w tym przypadku.
Ja jestem pewien, że tak nie było, że to właśnie Sienkiewicz nagrywał jego służby. Ale to jest inna kwestia, to nie ma znaczenia. Dzisiaj najważniejszą sprawą jest skrócić kadencję, rozwiązać ten burdel i zarządzić wybory. Dziękujemy bardzo.